Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzę karierę w NFL Madden 25. Przed nami pora na kolejny odcinek. Ostatnio te jakby pierwsze odcinki, może powiedzieć, jakie robiłem je na live'ach, bo akurat wtedy miałem na to czas. Teraz akurat na live'ach muszę robić inne rzeczy, inną grę muszę teraz grać. NBA 2K24 dokładnie, bo za chwilę wychodzi 2K25. No i teraz właśnie nie mam czasu na streamowanie innych gier, ale dalej chcę grać Maddena i w sumie pomyślałem sobie, że po prostu teraz nie wiem ile odcinków może będę robił właśnie tak nie na live'ach, tylko po prostu będę sobie tak grał tutaj jako takie odcinki, gdzie właśnie nie jest to na żywo. A więc poprzedni mecz, który mieliśmy, ostatni mecz, który mieliśmy, to była porażka z Falcons. No i na razie, odkąd zmieniłem poziom, bo było już dobrze mi na tym poziomie poprzednim, już nie pamiętam, który to był. Drugi od końca, jeśli chodzi, jakby jest jeden za nic słabszy, potem jest następny, ja tamtym grałem. I teraz właśnie chyba przeniosłem się na All Pro i nie ukrywam, że czuję tą różnicę. Czuję to na zdecydowanie różnicę w tym graniu. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. Cały czas jestem na tym poziomie. Czy uda mi się potencjalnie powoli być lepszym, można powiedzieć? Mam nadzieję. Będziemy tutaj zaczynać od meczu Saints, więc oni są naszymi rywali. My mamy rekord 2-3, oni mamy 1-4. Ich zespół jest wyżej oceniony, więc no podobne rekordy, więc oni mogli, możliwe, że są faworytami tam naprawdę w tym starciu. Zobaczymy, jak to spotkanie będzie wyglądało. Czy uda się właśnie ich pokonać? Czy jednak to będzie nasza kolejna porażka, bo start był sezonu dość spoko właśnie, ale potem tam już troszkę to poszło w dół. I będziemy mogli zaczynać, a więc my będziemy chyba zaczynali, tak jest, my będziemy zaczynali. A zobaczymy, ja po prostu liczę, że ten mecz będzie dobry w moim wykonaniu, bo właśnie ostatnio to wyglądało tak sobie. Krótko mówiąc, to ostatnio wyglądało tak sobie, więc po prostu tutaj liczę na dobry start. Zacznijmy może od runu najpierw. Zobaczymy, jak tutaj właśnie rozpoczniemy. No, zaczęło się źle, zaczęło się naprawdę bardzo źle. Od razu to złapali, od razu złapali tego zawodnika. Dobra, teraz spróbujmy ten pas. Może Goodwin będzie naszym celem. Zobaczymy, czy dam radę na niego podać. Ten pas będzie za mocny, tak jest, niestety. Za wcześnie mu chyba podałem, to o to chyba chodzi, to było problemem. Tak mi się wydaje, że to było tym problemem, że pewnie mu za wcześnie podałem. Bo właśnie to było coś, czego nie było, jakby na poprzedni poziomie miałem, że zawsze jak podawałem, to zawsze się udawało. Teraz jakby, no nie, mam wrażenie, że timing często mylę. Takie mam uczucie przynajmniej. No i teraz ponownie, te podania po prostu... Dawniej nie miałem tych problemów, właśnie dawniej jakby, jak był zawodnik, jak kliknąłem to podanie do niego, to było. I nie wiem, naprawdę, czym się nie ukrywam, że różni. Jeśli ktoś oczywiście nie ogląda poprzednich odcinków, to też na pewno muszę powiedzieć, że nie jestem osobą, która jest doświadczona w tą grę, więc nie mam jakiegoś jeszcze, może powiedzieć, dobrego skilla, jeśli chodzi o granie w NFL. Tym bardziej, że grałem w kilka NFL-ów przedtem, w Maddenu w ogólnie, a tam grałem zawsze jako wide receiver, a teraz pierwszy raz gram jako quarterback, więc naprawdę jest to też dla mnie taka nowość, może powiedzieć. Dlatego też, no, nie jest łatwo na pewno, nie jest łatwo na samym początku. Na poprzednim poziomie w miarę powoli czułem się komfortowo, dlatego poszedłem na wyższy poziom, może za wcześnie, nie wiem. To musi być dobre podanie. Dobra, to się udało. To podanie się udało. Takie podanie mam wrażenie, że miarę mi idą dobrze, więc może po prostu trzeba, jak tylko mogę, próbować je. Kolejny pas, który jest dobry, dobra. Nie mamy oczywiście, nie mamy first down, ale mamy kilka yardów zdobytych. Ponownie, będę cały czas w miarę w ten styl właśnie podań szedł, bo to w miarę idzie mi dobrze. Jeśli miałbym powiedzieć, że coś mi idzie dobrze, to bym powiedział, że idzie dobrze. Pięknie. I tam jeszcze poszedł, ależ teraz jeszcze, Ewa, to będzie touchdown, to jest touchdown. Mamy touchdown Evansa, pięknie, udało się to zrobić. Świetnie, Mike Evans, nasza najlepsza broń tam naprawdę, jak już mówiłem właśnie wiele razy od niego. To był świetny pas, nie złapali go tutaj, no blisko było 30 chyba tutaj najbardziej. On był blisko, ale nie rzucił się po niego. Mike Evans zgarnia touchdown. Pięknie. Potrzebowaliśmy tego, żeby jak najszybciej zdobyć touchdowna i wrócić do tego meczu naprawdę, bo start był nie najlepszy. Czy Saints odpowiedzą kolejnym touchdownem? Nie, ale mają 3 punkty oczywiście, więc możemy wyjść na prowadzenie, jeśli zdobędziemy touchdowna. Teraz możemy poszedł na runa w sumie. Poprzednio właśnie ci się nie udało, jak robiliśmy, ale teraz spróbujmy zrobić.
I no teraz poszedł tam, nawet zawsze tą kamerę troszkę nie widziałem, ale to był dobry run. To był dobry run. I spróbowałbym pasa może. Bo tak mówię, te pasy mi wychodzą dobrze, w miarę. Aż mnie złapał niestety. Myślałem, że mu zwieje. I ten pas jakby no, to już nie wyglądał tak dobrze. To nie wyglądał tak dobrze. No i teraz mnie prawie złapali tutaj jeszcze, no. Tak ten set wygląda w miarę na tym poziomie. Są momenty, w których dobrze mi pójdzie, a potem znowu przyjdą momenty, w których to wszystko pójdzie źle. Szkoda, że właśnie ten pas pierwszy, który szukałem, nie udał się właśnie, że tam ten zawodnik jakoś nie wyszedł mi tak dobrze, jak myślałem. Spodziewałem się, że mi się po prostu lepiej pokaże. A spróbujmy rana zrobić, czemu nie? I to jest dobry run, to jest bardzo dobry run, dobra. Więc to chyba dobre. Teraz będziemy oczywiście kończyli pierwszą kwartę. Pierwsza kwarta zakończona, przegrywamy, no ale mamy szansę teraz. Tylko właśnie, żebym tego nie zniszczył, żebym tego. Co może nie być takie łatwe dla mnie, dobra. Przejdźmy do tego. Te slancy właśnie miarę ogólnie, no to jest przeważnie dobra. Przeważnie. Dobra, pięknie. Dobrze, to było dobre, to było dobre. Rany ostatnio wychodzą. Nie wiem, czy powinienem próbować znowu. Wydaje mi się, że spróbuję. Jeśli się nie uda, to najwyżej będę brał pasa potem. Więc spróbujmy kolejnego rana. No, przepchał się chyba. Przepchał się, dobra. Przepchał się wide, więc pięknie. Może spróbowałbym tego. Próbowałem to chyba przedtem i źle podałem, ale może teraz się uda. To będzie dobry pas, pięknie, bardzo ładnie. Nie chciałem właśnie robić jakichś takich ryzykownych akcji, może powiedzieć. Spróbujmy teraz z rana zrobić, bo żaden z tych, nie ukrywam, tych podań niezbyt mi tak, no nie wiem, jakoś czuję, że każdy to może być ryzyko dla mnie. Ten run jest dobry, ten run jest dobry. Może spróbujemy jeszcze jednego. Czemu nie? Kolejny jeszcze run spróbujemy, bo to tylko 2 yardy, może się uda zdobyć. I nie zdobyliśmy, bo tego tak jest. Third and one. Jak tutaj jakiś, któryś z tych pasów, dobra, spróbuję. Czy to jest ryzyko? Może. Ale boję się, że znowu przewidzą tego rana i go złapią od razu. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze się tam urwał i on był naprawdę blisko touchdownu. Był bardzo blisko touchdownu. Próbowałbym tego zawodnika, który tutaj. Czy to jest ryzyko? Albo dobra, to jest bardziej lepiej właśnie, żebym na czerwono miał tego zawodnika, który tam bardziej będzie biegł. To będzie Goodwin chyba. Goodwin i to jest touchdown. Pięknie. Mamy touchdown, wychodzimy znowu na prowadzenie. Znaczy nie znowu, tylko pierwszy raz w tym pojedynku, pierwszy raz w tym meczu wychodzimy na prowadzenie. No właśnie potrzebuję utrzymywać to dobre granie, bo właśnie jestem zbytnio w kratkę. Że raz zagram dobrze, a potem znowu przy następnych akcjach idzie to znowu źle. Więc teraz potrzebuję ponownie zagrać dobrze. Saints odpowiadają touchdownem niestety. No dobra. Teraz właśnie przydałoby mi się, żebym nie zrobił nic złego. Bo ja tak właśnie niestety w kratkę dość właśnie to robię. Dużo takich, nie ukrywam, pasów, które są dla mnie ryzykownie wyglądają. Więc pójdę po rana. Aj, ten jeden zawodnik tam był, no dobra. Dobra, no i tu właśnie już te slanty mamy, więc to już mi się bardziej podoba. To czy oni nie będą przewidać tego? Nie złapał chyba? Złapał jednak, wow, złapał to. Bałem się, ale po prostu poczułem, że no dobra, i tak próbuję. To przy tym też było nawet spoko, więc spróbujemy tutaj znaleźć Goodwina. Godwina bardziej, w sumie Goodwina. Złapał? Nie złapał niestety. Szkoda, że to było tak wysoko w powietrzu. Dobra, zróbmy tego double slanta.
Aż ten zawodnik tam wyskoczył. No i znowu właśnie to się dzieje, że jakby jest dobrze i potem nagle wszystko pójdzie źle. Nie wiem, czemu tak właśnie tak to bywa. No nic. Próbuję to teraz. To jest przejęcie piłki. Niestety ten zawodnik, widziałem, że on niestety do mnie biegnie bardzo szybko, więc ja czułem, że jak ja tego nie podam, to się skończy po prostu tym, że on mnie stakuje. A to wyrzuciłem tą piłkę i akurat prosto w ręce Saints. No też jakby ogólnie nasz zespół, mam wrażenie, że no nie powinien być za dobry. Mamy 81 overa, więc jakby to też nie jest tak, że powinienem spodziewać się, że będziemy jakąś drużyną, która idzie po Super Bowl. Ja bym nawet nie myślałem o czymś takim, czy coś takiego. Nawet nie wiedziałem, czy właśnie playoffs będziemy, no ale jednak nie ukrywam, że jednak liczyłbym na troszkę więcej, może powiedzieć. Jakbym sam od siebie oczywiście liczył na więcej. Dobra, to chyba będzie dobry pas. Nie będzie dobry pas. Nie wiem naprawdę czemu. Nie wiem, czy to jest naprawdę moja wina w takim momencie. Nie mam pojęcia naprawdę. Czy to ja zawalam w tym momencie? Nie wiem. Spróbujmy teraz to. Pięć yardów jeszcze. Slant, spróbuję slanta. Właśnie slanty nie zawsze tak wychodzą, to jest ten problem. W sumie jak wszystko praktycznie. To chyba musi się udać. Tak jest, dobra, tym razem udał się slant. No cały czas właśnie ta sytuacja jest taka, że nie jest źle jakby dla nas. Jeszcze możemy ten mecz oczywiście wygrać, wiadomo. Najważniejsze właśnie, żeby oni nam nie uciekli. Żeby jeszcze cały czas była taka sytuacja, że możemy wygrać. To ten run zdał nam yarda, więc to praktycznie nic. Oj, nie zdążymy. Fumble jeszcze mamy. Timeout. Dobra, mamy. Aha, dobra. Robimy rana. No nic z tego nie wyjdzie. Tak bardzo mi to denerwuje, naprawdę. Staram się jakby jak mogę. Ale tutaj też mam wrażenie po prostu, że mi wyskakuje szybko ten zawodnik. Ja tam jeszcze nie miałem takiego momentu, w którym poczułem, że to jest dobry, że to jest dobry pomysł, żeby podawać. Bałem się, że tam mogę podać niecelnie i po prostu chciałem wyczekać ten moment, no a potem jak już czekałem, to potem było źle. Miałem też mam wrażenie, że wiele takich fajnych opcji często. Jakieś, które mi tak się podobają do podania. A zatrzymał się tam. Mam wrażenie, że on dobrze biegł, tylko się tam jakby tak nierealnie przyblokował, może powiedzieć, jak tam wchodził. Złapał to, złapał, dobra. To jest dwóch zawodników, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, to się chyba musi udać. Złapał to, dobra. Nie wiem, czy właśnie. Nie, dobra, udało się. Na razie się udało, to jest najważniejsze. Boże, tak sobie myślę, może powinien bardziej patrzeć na tych zawodników, którzy w sumie są jakby i tymi nie. Co się wydarzyło w tym momencie? Hold to skip. Może po prostu. Co to się dzieje? Oni sprawdzali chyba to, tak mam wrażenie. Może właśnie powinien bardziej patrzeć na tych zawodników, którzy jednak nie są jakby na czerwono, może powiedzieć. No nie wiem w sumie. Może jakby no, na czerwono wydają się tym jakby pierwszymi, może być opcjami do podania, ale może właśnie powinien bardziej takich zawodników częściej szukać, bo to w tym momencie będzie touchdown chyba. I tak jest. Mamy 20-17. Touchdown ponownie i no, pomimo, że ten mecz jakby jest cały czas średni bardzo w moim wykonaniu, to no, prowadzimy, więc zły nie mogę być oczywiście. Jest napis na siebie zły oczywiście, że cały czas mi to niezbyt dobrze idzie, ale no prowadzimy, więc na to zły na pewno nie mogę być. Teraz przydałoby się ich zatrzymać. I to niestety nie robi. Właśnie chciałbym, to jest ten problem. Jak my nie zdobywamy punktów, to oni zdobywają punktów. Jak my zdobędziemy punkty, to nagle oni nam odpowiedzą jakby. A chciałbym zdobyć punkty i potem ich zatrzymać. No ale ja już ich oczywiście nie mogę zatrzymać, bo to nie jest moja już rola.
Unlike that, Brock, it normally means you've had a pretty darn good game. Dobra. Mamy końcówkę trzeciej kwarty tutaj. Dawno nie robiliśmy, mam wrażenie, runu, więc spróbujmy. Ten run nie był zły. Ten run nie był zły. Dobra, teraz właśnie tylko teraz tak. Kwadrat lub R1 tak naprawdę. To może być dobre podanie. Pięknie. Pięknie to się udało. Dobra, zróbmy to może. X lub kwadrat w sumie. Nie udało. Myślałem, że on się odklei może bardziej tego zawodnika. Dobra, zróbmy ponownie rana. Jeśli się nie uda, to potem to, ile będę musiał podać, no to spróbuję podać. Zobaczymy, ile on nam zgarnie yardów. Mam nadzieję, że tylko nic złego się nie wydarzy. No dobra, dobra robota. Zbliżył nas na pewno. Mam tutaj kilka, by... No dobra, wybiorę to. I to się udało, ależ mamy, no myślę, że mogę powiedzieć szczęście, bo naprawdę to nie było nic prostego. To nie było nic prostego, ale udało się. To był świetny pas w naszym wykonaniu. Naprawdę to było pod presją też dużą. Ten zawodnik dosłownie prawie mnie złapał. Ale jakimś tam, jakby powiem tak, nie byłem przekonany, czy tam radę to podać celnie. Po prostu zobaczyłem Evansa i... Evansa? Dobrze mówię? Tak, Evansa. I po prostu pomyślałem, że no dobra, już podam do niego. Najpierw spróbuję może rana. I pięknie, o to chodzi, mamy touchdown ponownie, no i teraz, jak już mówiłem, zatrzymajmy ich, naprawdę, chciałbym ich bardzo zatrzymać i spróbować wyjść już na większe przeprowadzenia by potem, więc najpierw ich zatrzymać i zacząć czwartą kwartę od próby wyjścia na prowadzenie większe. Zatrzymujemy ich, dobra, pięknie, to jest jeszcze końcówka trzeciej kwarty, a właśnie tego potrzebowaliśmy, tylko teraz, żebym ja nie nawalił, a to jest bardzo możliwe, że ja mogę nawalić, więc no zobaczymy. To powinien być dobry pas i to incomplete, ajajaj, naprawdę, no, czułem, że to będzie to, czułem, że to się uda, niestety jednak nie. Złapał, incomplete, znowu incomplete, czemu to się dzieje, mówiłem o tym, dosłownie o tym mówiłem, że jak oni się mylą, to my też, jakbyśmy naprawdę robili, jakby, jak oni się pomylą, to my się mylimy. I na odwrót jakby też. Teraz mieliśmy szansę. To będzie dobry pas. Pięknie, no. Oj, naprawdę odetchnąłem. Odetchnąłem bardzo. Dobra. Idziemy dalej. Nie to chciałem zrobić. Już chyba pomyliłem. Dobra, out of sack from. To jest najważniejsze. Żeby mnie nie złapał. Będziemy zaczynać czwartą kwartę. Zróbmy rana na początek może. No nie wiem, czy cokolwiek zyskał. No jeden yard chyba nam zgarnął. Dobra, spróbujmy to zrobić może. Evans, Godwin. Evans to nie złapał, niestety za wcześnie podałem. Aj, boli to mnie naprawdę, że to zrobiłem. Nie wiem, to jest kwestia zgrania się, no może to jest jakby kwestia jakby, że muszę naprawdę, no nie, oczywiście miałem touchdowna. Muszę naprawdę może wiele tych meczów zagrać, żeby po prostu, no to wszystko dobrze ogarniać już. Nie wiem. Troszkę przebił, dobra, zgarnąłem 4 yardy. Kolejny swój run.
kolejne yardy zdobył. I teraz się zastanawiam, czy powinien dalej w to iść, czy już nie. Dobra, ryzykuję troszeczkę. Myślę, że to jest takie ryzyko, ale dobra. Może ja sam nas spróbuję też, jakby naprawdę czego. Dobra, udało się. Ten, ja bym chciał zrobić slajda, nie wiem co ja się zrobiłem. Miałem wrażenie, że właśnie zrobiłem slajda w dół, ale dobra. Ponownie troszkę pobiegłem. Zrobiłem jednego yarda tylko, więc nie zrobiłem nic niesamowitego niestety. To jest dobry pas. Chyba tam zmieścił się. Nie będę tam nic sprawdzać. Run ponownie. Nie. Ten run nie był udany. Było to widać od początku. Double slancy. Aż, a jeden złapał to. Wow, to był duże złapanie, naprawdę. Dobra, spróbuję pójść na to, bo wolę mieć to na siebie, że najwyżej ja źle pałem, niż żeby źle rana zrobił zawodnik. Pięknie. Dobra, udało się to zrobić. Co by tutaj próbować? To spróbuję. Godwin. Na ciebie liczę. I na siebie samemu, że też dobrze wyceluję. Zobaczymy, co to zrobimy. Wejdę ja. I tak jest. Mamy touchdowna. Nie widziałem, żeby mi się dobrze pokazał, więc tutaj wszedłem. No zobaczymy. Teraz najgorsze, że oni jeszcze mają piłkę. I oni jeszcze będą mieli szansę. W najgorszym przypadku pójść po 3 punkty naprawdę i overtime. A to pewnie myślę, że dadzą radę zrobić, więc myślę, że będzie w najlepszym wypadku overtime, w najgorszym oni wygrają. Jednak nie będzie, wow. Możliwe, że jednak wygramy. No to tylko naprawdę ranować teraz, właśnie tak jest, teraz tylko robić rany. Dobra, nawet nie wiem, w sumie nawet kolano właśnie na ziemię i w sumie to zwycięstwo mamy, no. Chyba to zwycięstwo, jeśli się nie mylę, to mamy już. Ja nie jestem aż tak jeszcze mega doświadczony w NFL, mam wrażenie, że jak już tak właśnie dajemy kolano na ziemię, to wydaje mi się, że już jest po meczu. Tak mi się przynajmniej wydaje. I ten mecz mamy chyba zakończony. Tak jest, a więc wygrywam, dobra. Udało się, wygrywamy Saints pięknie. Naprawdę jestem szczęśliwy bardzo, bo. No bo naprawdę, tak już mówiłem, jestem. Ze mną jest jeszcze różnie. Chcę dojść do takiego poziomu, że będę się czuł pewnie już na tym poziomie właśnie. Chcę dojść do takiego momentu, że będę na tym poziomie pewny. No ale jednak ten poziom jest dla mnie taki. No taki sobie może powiedzieć, więc to zwycięstwo naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy. Plus tam właśnie kilka fajnych akcji. Więc wiadomo, że było też dużo złego, ale ważniejsze, że było więcej lepszego. Było dużo złego, ale było więcej lepszego i to jest dla mnie najważniejsze. Dobra, mam tutaj jeden chyba skill point. No wydaje mi się, że dla mnie jako właśnie quarterbacka, aby te takie rzeczy jak spin move, juke move, stiff arm są też dobre, ale wydaje mi się, że break sack, throw under pressure, throw under run, deep throw, ogólnie od break sack w górę to powinny być takie ważne, myślę, że rzeczy. Throw on the run możemy wrzucić sobie w sumie, a nie, to jest to tylko z 2, a ja potrzebuję coś, to jest 1, tak? Chyba tak. Co powinien pójść? Powinien pójść może po medium throw accuracy. Wydaje mi się, że mam dość dużo takich medium rzutów, jakby mam wrażenie, że te slancy chyba są medium, choć nie wiem w sumie, czy to są czy medium, czy nie. Czy to są medium, czy to są... Co tutaj w sumie powinienem wziąć?
passage with disability are no worse than slightly inaccurate on all medium throws. Can afflict immediate playmaker reaction from any receiver. Myślę, że wrzucę to. Nie wiem, czy to jest dobre posunięcie. Tak, mówię. Nie znam się aż tak na tyle. Ability slot gold. Tutaj. A, to po prostu jakby mamy chyba obie rzeczy, aby w sumie tak. A nie, tutaj mamy. Czyli jakbym dał tutaj. Tak, to. No to wtedy. Equip. No, jakby tak, equip. I. Dobra, bo przedtem miałem wrażenie, że coś miałem źle, znaczy inaczej. Conductor test passage with the disability can make all hard road and blocking adjustment twice as fast. Dobra, to myślę, że sobie to zostawię akurat. A tutaj mogę coś zrobić, dobra, no to dobra, to dajmy. Dobra, więc chyba wszystko tutaj zrobiłem. I możemy iść dalej. Dobra, jeszcze zagrałbym jeden mecz. Jeszcze bym zagrał jeden mecz dzisiaj. I to będzie mecz z kim właśnie? Dobra, te rzeczy w sumie address the media. A dobra, w sumie pokażę, bo nie wiem, czy to jest coś tak ważne, czy kogoś to interesuje, ale pokażę w sumie. Czemu nie? Zobaczymy właśnie, czy będzie coś ciekawego ta konferencja prasowa, czy będzie ciekawa, czy nie. Co było kluczem do sukcesu dla nas? No to, że się przygotowaliśmy. Może nasze przygotowanie. Czemu nie? Powiedzmy tak. Znaczy, oczywiście koledzy z zespołu też byli bardzo ważni, wiadomo. Byliśmy właśnie gotowi na ten mecz. Byliśmy dobrze przygotowani. 19 of 32 for 347 yards. How do you see yourself building on this? Pushing myself. No tak, ja cały czas próbuję, może powiedzieć. Właśnie staram się cały czas być lepszy, staram się być coraz celniejszy w tych moich podaniach, coraz bardziej no, pewny we wszystkim, naprawdę, co robię. Mike Evans, tak, Mike Evans był świetny. Mike Evans był świetny. No tak, mam dobrą, może być chemię, dobre połączenie. Tak, tak mogę nazwać go, że on jest naprawdę takim, no on jest gościem, do którego jak jest wszystko źle się dzieje, to jemu najbardziej ufam i do niego mogę próbować podawać, więc jest na pewno naszą najlepszą bronią, do której możemy podać. Dobra. Plus 5 catch in traffic for wide receivers for one game. Dobrze, to dobrze. To oczywiście będzie ten właśnie następny mecz. Który właśnie jeszcze nie wiem z kim będzie. To będzie mecz. Tam widzę dobrze, że Baltimore Ravens, więc no mocna ekipa. Mocna ekipa na pewno. Mocna ekipa. Ekipa, która w sumie w tym roku na pewno ma szansę oczywiście na Super Bowl. Mamy tutaj prepare for bad weather. Czy będziemy mieli złą pogodę? W sumie właśnie może śnieg jakiś, może deszcz. Zobaczymy, co się wydarzy. Jaki będzie to mecz? Potencjalnie jaka będzie zła pogoda. Rain, dobra. No właśnie, jak bardzo będzie może padało. Jak źle będzie. Będzie bardzo źle. No dobra, czyli będzie coś padało. Będzie coś padało, to na pewno jest istotne. Ciekawe, czy będę miał jakieś inne odczucia, jak będzie padało. Czy będę się inaczej czuł, może być grając. Called out by star player. Jakiś zawodnik mnie wyzwał, ale w dobrym czy złym sensie. Zobaczymy za chwilkę. Brzmi to bardziej w złym, może być called out, albo by mi wyzwał, czy coś takiego, aby jakieś wyzwanie mi dał. Tak to brzmi troszeczkę. Aha, czyli defensywa, no dobra. Justin Madbike, nie kojarzę zbytnio. Dobra, na razie nie będziemy o nim mówili, jakby skupmy się na meczu i tyle. Jeszcze nie jestem na tyle pewny, żeby, może powiedzieć, żeby... Jakbym był dobry, to już bym mógł coś odpowiedzieć, ale teraz lepiej nie odpowiadać, bo potem mogę coś głupiego zrobić, mogę słabo zagrać i źle to będzie wyglądało po prostu. Plus ten AWR, nie wiem co dokładnie jest, for entire offense for one game. Nie ukrywam, że nie wiem co dokładnie. Open Justin Madbike X-Factor is enabled for entire game, czyli po prostu będzie pewnie lepszy niż normalnie, zakładam. No dobra, będziemy musieli uważać, żeby nas nie sakowało potencjalnie coś w tym stylu. Dobra, więc pora na mecz z Ravens. Tak jest, Ravens jaki mają overall, mają znacznie lepszy, jak się spodziewałem, 4-2 rekord. No to jest oczywiste, że oni są znacznie lepsi, tak już mówię, to jest zespół, który jest znacznie lepszy, więc nie jesteśmy aby faworytem, dlatego jeśli no przegramy, to nie będę aby traktował tego jako zawód, bardziej jakby, jeśli przegramy przez, nie wiem, przez głupie rzeczy, na przykład moje złe podawanie, takie rzeczy, no to wtedy będę troszkę zły.
coming off a quality showing last week. Well over 300 yards in that one. Starcie, no, jest z jednym z najlepszych quarterbacków oczywiście w lidze, Lamar Jackson, MVP poprzedniego sezonu. Ten deszcz widać i naprawdę właśnie widziałem, że było sporo tego deszczu, mam wrażenie, tak, dość sporo mam tego. Oni zaczynają. Zgarniają tarczę na początek, więc start, którego się spodziewałem, ale liczyłem, że może jednak tak nie będzie. Dobra, nie wiem, z którym w ogóle numerem gra ten gość, który mnie wyzwał. Nie mam pojęcia, to jest takie, przydałoby się wiedzieć, ale nie wiem. Dobra. Od slantu zaczniemy. To jest coś, co naprawdę ja temu najbardziej ufam. Oczywiście tak już mówiłem wiele razy. Złapał. Dobra, udało się. Tazran poszedł po rana potencjalnie. I... to ten run się udał, tak jest, ten run się bardzo udał. Wydawało się, że to nie będzie wyglądało tak dobrze, a jednak po tym jak się uwolnił, to naprawdę poszedł daleko, 22 yards zgarnął nam. Dobra, może spróbujmy to, Smash Hammer. Będziemy szukali Godwina. Oj, to wiedziałem, że się źle skończy, ale... Ajajaj, naprawdę, jakby jak zawsze tych zawodników widzę, no to wydaje mi się, że on po prostu w dobre miejsce nie pójdzie, ale... Nie wiem, jakoś po prostu, nie wiem, przez to, że po prostu on był tym głównym celem, po prostu pomyślałem, że i tak do niego podam, ale to jest właśnie ten błąd, który popełniał, jakby nie powinienem tak stricte patrzeć na niego, jakby powinienem też, jeśli się nie uda do niego, to znaleźć kogoś innego, tylko właśnie boję się, że znowu nie mam czasu, potem, aj, to naprawdę tak, nie zawsze tak jest proste dla mnie na razie. Teraz będzie szukać Evansa, tylko muszę wytimingować właśnie dobrze, ale znowu muszę uważać, żeby mnie nie tutaj nie zsakowali. Złap. Nie złapał niestety. Może będę właśnie szukał. Mogę albo Peoples Jonesa, albo Evansa. Dobra, to będzie pewniejsze. Nie musimy teraz właśnie taka żadna prowadzić, zrobić wszystko, można powiedzieć. To spróbujmy może teraz zrobić, to może być dobre. Dobra, tylko naprawdę byłem pewny, że to jakby złapie i od razu jakby, no nie wiem, i od razu pójdzie z tym, a on niestety właśnie tak to wszystko wyszło źle, że był złapany, więc kolejny raz. No, spodziewałem się tych Ravens, że to będzie ciężko, ale właśnie no... Quarterback, Rush, Yards, Stat Leaders. Trzecie miejsce mamy. No akurat na obecną chwilę to nie jest dla mnie tak istotne. Na obecną chwilę po prostu wolę zrobić coś dobrego. Zrobić po prostu chciałbym bardzo coś dobrego. Jak na razie idzie mi źle. I to bardzo. Ten pas jest incomplete. Znowu. Wydaje mi się, że ma to miejsce. Wydaje mi się, że to jest ten pas, który powinien robić, ale to się po prostu tak nie kończy. Error, aha. No super, nie wiem o co chodzi, ale gra mi wyrzuca errora. Nie mam naprawdę pojęcia. W taki sposób naprawdę ten error musiał mi teraz wylecieć w trakcie meczu. Chciałem już zagrać ten jeden mecz, ale te serwery naprawdę przeszkadzają. Widzę, że już jest ponad pół godziny, więc to nic. Ten mecz, który no rozegram w następnym odcinku z właśnie Ravens, no zobaczymy jak to pójdzie, choć no czuję, że i tak będzie źle, no jednak są mocni, widzę, że tutaj w końcu mi te serwery weszły, ale tak mówię, i tak jest pół godziny, więc nie będę grał tego meczu, bo nie chcę, te odcinki aż tak godzinę, można powiedzieć, były długie, więc no i zobaczymy, dostaję drugą szansę od losu, można powiedzieć, bo te serwery musiały zawalić i właśnie, no drugą szansę, choć szczerze wątpię, że będzie lepiej, bo to są właśnie Ravens, no i także to jest bylaki zespół i jakby źle mi szło. No jakby to źle mi szło, bo po części ja słaby jestem i to jest jedno, a po drugie z tego względu, że też to jest dobra drużyna bardzo. Więc w następnym odcinku będę próbował z tymi Ravens i też jeszcze jakiś inny mecz bym chciał oprócz Ravens na pewno rozegrać, a teraz będę kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!